Cześć! Wielokrotnie pisaliście do nas z prośbą o odcinek, który będzie poświęcony temu, jak wydłużyć pracę baterii w tablecie. Najwyższa pora podjąć ten temat. Zacznijmy od zmian, które możemy wprowadzić w naszym tablecie z Androidem bez konieczności instalacji dodatkowych programów. Bardzo rzadko korzystamy jednocześnie ze wszystkich możliwych sposobów łączności, jakie oferuje nasz tablet. Nie mówię, że powinniście uruchamiać Wi-Fi tylko wtedy, kiedy faktycznie korzystacie z internetu, bo przecież nie po to stworzono urządzenia mobilne. Warto jednak pomyśleć, czy na pewno cały czas jest nam potrzebny Bluetooth lub usługi nawigacyjne. Jasne, że komfort korzystania z naszego tabletu jest znacznie ważniejszy, kiedy niemal każdemu dotknięciu urządzenia towarzyszą wibracje, jednak wyłączenie ich z pewnością pomoże zaoszczędzić kilka dodatkowych minut pracy na jednym ładowaniu. Starajmy się unikać aplikacji, a w szczególności gier, które wymagają od nas stałego połączenia z internetem. Jeśli co kilka minut na naszym pasku stanu pojawiają się powiadomienia, bateria z pewnością długo nie pociągnie. Warto również wyłączyć automatyczną synchronizację aplikacji. Wyświetlacz jest tą częścią naszego tabletu, która zużywa najwięcej energii. Jeśli pozwalają na to warunki otoczenia, warto zmniejszyć jasność ekranu. Dobrze też ustawić szybki czas usypiania wyświetlacza. Kolejna sprawa to zamykanie aplikacji, z których nie korzystamy. W przypadku tabletu Lenovo Tab S8 służy do tego przycisk z dwoma nałożonymi na siebie prostokątami, znajdujący się na pasku przycisków funkcyjnych. Po jego naciśnięciu ikony aplikacji działających w tle wystarczy przesunąć poza ekran. Instalując nowe programy w pamięci tabletu, dobrze jest co jakiś czas sprawdzić, które z nich szczególnie obciążają nasze urządzenie. Możemy to zrobić zaglądając do opcji baterii w ustawieniach. Jeśli Wasz tablet wciąż nie działa tak długo, jakbyście tego chcieli, ostatnią deską ratunku są dodatkowe aplikacje, które pozwalają monitorować pracę baterii, a także zamykać niepotrzebne procesy i usuwać śmieci z pamięci naszego urządzenia. Polecam tu Battery HD oraz programy, które rekomendowałem Wam w trzecim odcinku IT na Luzie. Mam nadzieję, że dzisiejsze rady pomogą Wam w sytuacjach, kiedy nie macie pod ręką ładowarki lub powerbanku. A jeśli macie inne sposoby na wydłużenie pracy baterii, podzielcie się nimi w komentarzach. Do zobaczenia.